Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku moich kiełbasianych przygód, czyli w grze Soma. Słuchajcie, na lewo powiedzieliście, że Husiek tam nie idź, bo tam jest lewactwo, no ale na prawo mamy prawictwo. Nie żeby ten, nie brak honganga czy coś, no ale... nie wiem, czy to będzie lepsze, czy lewictwo, czy prawictwo, lewactwo, tam jest lewaki. No to nie wiem, może kto tam może siedzieć z youtuberów. Pieron wie. Na prawictwie? Myślę, że kilka prawiczków youtuberów by się znalazło. Dobra, to chodźmy na prawo. A, bo nie, na lewo, może lepiej lewaki niż prawicaki. Praciaki, prasiaki. Jeden pieron. Zobaczmy. Faktycznie lewactwo. Faktycznie lewaki. Ale wiecie co? Ta kiełbasa dostała jakiegoś takiego typowo sprintu. Nie wiem, to był taka pokiełbasiana sraka tukła. Naprawdę, no nie jak kiedyś tukła, to też tak drzwi rozpierdziliłem. It's okay. Oh. It's over now. Relax. Ashley? What are you doing here? Hanging out, like couples do. Party? You don't want me? Yes, of course. But what happened? We fell in love. Czy to są pozostałości kiełbasy? Kurka, chyba tak. Albo i nie. Dziecko u góry. Dobra. Tutaj not comprendo. Tutaj też not comprendo. Ale jak się ta kiełbasa mnie rzuciła? Jak ona w ogóle śmiała, nie? Tu jest miejsce klucz, ale... Nic tu... Aha, dobra, nie pojedziemy nawet. Nie, ale tutaj jest jakiś człek. What? Nic mi to nie mówi. Hello? Anybody home? Dobra. No, coś mi przed oczami. O, lewactwo. No i faktycznie tam było mega lewactwo. Piździet. No niech cię szlak trafi. Kiełbasa, no co, już sraka nie tłucze? Już nie chodzisz tak szybciutko? No patrz, a może jednak... Sraczuszka?
O, jednak, o, o, zaraz się posnął w gacie. A, sorry, zapomniałem, ty nie masz gaci. A, jednak ma torpedę. Czy pewnie jakieś takie, nie wiem. Mega pierd. Ale ty masz dupsko. Ale odbyt. Holy crap. Stary. Ja nie chcę wiedzieć, co ty na klopie codziennie robisz. Ale to musi być przeogromne. Dobra, teraz pytanko, słuchajcie ludzie. Czego my tak naprawdę szukamy, hm? Kurde, takiego bacha chyba chodzi dookoła. Bę, bę, bę. A jak jestem teraz kulawy, to nic mi z tego. Pewnie to i wejdzie i mnie dobije. Hello. Korka, spacerki sobie urządza. Jest diet. Ciemno tu. Nic nie widzę. Yeah. A. Okej, pionknie. Zasiliłem się. Nie. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? A, zapomniałem, ty tu nie wejdziesz. No i co? Było się tyle przeżreć. Dobranoc. No miałbym zdziwkę, jakby tutaj jednak Jubacha wesła. Ale tu nie wejdzie. Nie powiem, nie obraziłbym się za jakąś wskazówkę, dokąd iść. Dokąd iść i czego szukać. Ej, co jest? Więcej kiełbas? To twoja siostra? Spierdzielaj! Fuck. Wychodzi na to, że jest ich kilka. No niedobrze, niedobrze. Ej, ty dupo. A, tu mamy jakieś przejście. Ale powiem wam, że Soma ani trochę nie straszy. To jest minus tej gry i to ogromny. Ja liczyłem, słuchajcie, na to, że Soma, twórcy Amnezji, znaczy Amnezja w sumie też jakoś specjalnie nie straszyła, ale budowała taki fajny klimat. A tutaj w sumie, szczerze mówiąc, ani tego klimatu za bardzo się nie czuję. Ani tym bardziej jakiegoś tutaj strachu czy co, jakiegoś, nie wiem. Dawno nie grałem w jakiś taki dobry horror. Zresztą, nie wiem, może ja mam zrytą banię i mnie takie horrory nie urzekają. Gówno widzę, nawet gówna nie widzę. Nie wiem, właśnie mówię, że albo mnie nie urzekają, albo po prostu, nie wiem, no mówię, albo zryta psycha, bania i... Bo spodziewałem się czegoś lepszego, żeby nie... Ja szczerze mówiąc, nie wiem, co by musiało być. Zapnij mordę. Co by musiało być, żeby... Fuck you! Zepsułaś drzwi!
No. Wchodzisz czy wychodzisz? Bo ja chcę wejść. Wychodzisz. Dobrze. To idź sobie, a ja sobie idę tam. Ale chyba mnie pierdzielnie. To są jakieś drzwi. Dobra, w każdym razie chyba se poszła, albo se wyszła, albo pieron wie co. A pompuj, pompuj, wkładaj i wyciągaj. Coś działa, ale pierdol wie gdzie i co. Chyba co? Taka sprawa jest do ciebie. Nie wiesz co przypadkiem ja włączyłem? Chyba nie. Dobra, chyba się wkurwiłem. A to, o chyba tutaj włączyłem. Skoczyć czy nie skoczyć? A jebać. O, tu jest jakaś drabinka, okej. Okay. Co ja mam tą drabiną wyjść do samej góry? Ale po co? No dobra, widzę, że tu jakieś rusztowanie jest. Rusztowanie typu kiełbasianego. No i... Nie wiem, czy to był dobry skok. Teraz się przekonamy. W ogóle to możecie zostawić łapkę w górę, bo tak. Jak wam się rzecz jasna podoba, ale myślę, że wam się podoba. Oj, obany, patrzcie jakie kurde wygibasy tutaj robię na tej drabinie. No i po co ja tu wlazłem? O jasny pieron, teraz będę tutaj klenie krążyć. Ja może muszę zejść niżej. No właśnie, jeszcze jest opcja niżej przecież, nie? No chyba mi się wydaje, że tam musimy się dostać. Nie wiem, czy się nie zabija, ale zobaczmy! Tutaj. Tam jest drabina jakaś. Aha, dobra, on się fajnie... Ale tu jest drabina. Nie, nie ma. Naprawdę mnie to nie rajcuje, bo jest taki problem, że tu jest tylko jedna drabina jako wyjście do góry. Aha, no to zajebiście. Ty, ale czekaj, coś tam jest. Może posunięcie miałem przechodzić. Nie, dupa. Fucking.
Autentycznie, słuchajcie, gówno tutaj widzę. Takie steak kiełbasy. Dobra, czyli wychodzi, że mamy tylko jedną drabinę. No to w zasadzie faktycznie mnie to nie rajcuje, skoro mamy tylko jedną drabinę. Trochę ubogo. No i tu musimy przejść do góry, tak? Do samej góry, no. No dobra. Oh my god, nie lubię takich rzeczy w grach, gdzie trzeba myśleć specjalnie. Zwłaszcza, że jest wcześnie rano. I... Ty, ale może tam zrobimy hops. Da radę? Nie, nie da rady tam, bo tam jest ten. Ha, ha, ha. Zejdźmy niżej, zobaczymy co będzie niżej. Fakend w dupę, no. No pytanko, czy stamtąd da się przejść jakoś? Poczekajcie, zobaczmy. O właśnie. Wezmę se pręta. Jak ją rąbnę tak, jeb, to ino roz. Dobra, liczmy na to, że tutaj coś będzie, jakieś przejście czy coś. Coś tu jest. Nie. Yeah. Okej. Okay. Shit, to jest tylko jakiś zawór. Emergency flash. O! Kiełbasa. Holy fucking shit! Ale mnie zmyło! Poczujmy się teraz, jakbyśmy byli w jelicie właśnie tej kiełbasy. Jesteśmy w środku, w jej żołądku. I jesteśmy czym? Bon. Ale ma ciśnienie, nie? Znowu na zewnątrz. Kurde mać. Co tam? Her suit is leaking. We have to get her to Omicron. Shit, it's bad, real bad. Oh, fuck no! Okay. Fuck. To tak naprawdę... Są to, że my wylecieli. Pewnie muszę gdzieś iść w tamtym kierunku. Wejdę sobie na tą górkę tutaj. Mamy zapis. Dobrze. Więc tutaj sobie zakończymy dzisiaj. I zobaczymy się w kolejnym odcinku. Także dzięki wam za uwagę. Oczywiście wszystkie wskazówki mieli widziane. Jeżeli macie coś, jakąś wskazówkę tutaj dla mnie, gdzie tutaj mam się kierować, to jak najbardziej skorzystam z waszej pomocy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Somy. Trzymajcie się. No i pa, pa.